Michał Nowak, zapraszam na sport. Jakub Bednaruk poprowadzi drużynę Ceradłynę i Czarnych Radom w sezonie 2021-22 plus ligi. Jego asystentem będzie Krzysztof Michalski. Na początku czerwca radomski klub ogłosił zakończenie współpracy z Dimą Skoryjem, który w poprzednim sezonie przejął zespół w styczniu po Robercie Pryglu. Z drużyną pożegnał się też trener przygotowania motorycznego Jakub Szyszka, przed którym nowe wyzwania. Nowym szkoleniowcem wojskowych został doskonale w Radomiu znany Jakub Bednaruk, który w poprzednich rozgrywkach prowadził MKS Będzin. Wcześniej trenował takie zespoły jak AZS Politechnika Warszawska, Chemik Bydgoszcz czy reprezentacja Polski Juniorów. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować za zaufanie, jakim mnie tu obdarzono. Tutaj prezes powiedział, że jestem radomianin, no jestem bielszczanin, ale już taki radomianin, że mam w dowodzie Radom, już moje dzieci w Radomia, żona z Radomia, teściowie z Radomia, więc generalnie jestem radomianinem i też tak budowaliśmy sztab radomski. Cała ekipa jest tutaj stąd, co mnie bardzo cieszy. Jako były zawodnik Czarnych, jako mieszkaniec Radomia jestem bardzo, bardzo dumny z tego powodu, że będę mógł poprowadzić taki klub, jakim jest Cera Czarni Radom, Enea. Drugim trenerem będzie natomiast Krzysztof Michalski, wieloletni statystyk radomskiego klubu, który już w poprzednim sezonie od połowy stycznia łączył funkcję statystyka oraz drugiego szkoleniowca. Teraz pozostanie mu tylko ta druga rola. Miałem już małe przetarcie w ubiegłym sezonie jako drugi trener. Bardzo się cieszę, że tą przygodę będę mógł kontynuować i postaram się tą szansę wykorzystać w 100%, bo jest to dla mnie duże wyróżnienie. No i co? I chcemy po prostu zaprezentować się jak najlepiej w tym sezonie. Nowy sezon w Plus Lidze ruszy 1 października 2021 roku. 27-letni Mike Moore został nowym koszykarzem Hydrotraku Radom. To czwarty obcokrajowiec w zespole prowadzonym przez Marka Popiołka. Mike Moore grał w ostatnim czasie m.in. w drugiej lidze hiszpańskiej, a wcześniej w Iraklisie Saloniki czy Virtusie Rzym. Co ciekawe, Moore w 2019 roku zanotował również epizod w letniej lidze NBA, gdzie starał się o angaż w Brooklyn Nets. Teraz dołączył do radomskiego Hydrotraku. O Mike'a Moore'a walczyliśmy tak naprawdę 3 tygodnie. Bardzo ciężkie negocjacje z agentem, z zawodnikiem. Udało nam się, jest to zawodnik naprawdę o bardzo wysokim potencjale koszykarskim. Grał już w drużynach z Iraklisu Saloniki, z Virtusa Rzym. Są to naprawdę bardzo mocne ligi, w których występował. Udało nam się go przekonać do naszego projektu i myślimy, że kibice będą mieli wiele radości z oglądania. Obecnie w kadrze Hydrotraku znajduje się 4 obcokrajowców oraz 5 Polaków. Jeżeli tą pracę, którą wykonaliśmy teraz przed sezonem, czyli ten skład tak na przysłowiowym papierze, przeniesiemy bardzo płynnie na halę, to wyniki powinny być o wiele lepsze niż w ostatnim sezonie. Na to liczymy i zapraszamy oczywiście kibiców na halę, bo bardzo za nimi tęsknimy. Przypomnijmy, że sezon 2020-2021 w Energa Basket Lidze Hydrotrak Radom zakończył na 14 miejscu. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.